Najpierw są problemy gastryczne, które nie wzbudzają dużego niepokoju. Do czasu, aż pojawi się ból. Tylko wtedy może być już za późno. Rak jajnika nazywany jest cichym zabójcą. 8 maja, czyli w Dniu Świadomości Raka Jajnika, lekarze przypominają o regularnych badaniach. Karolina Komada. Przemęczenie, stres i duży wysiłek fizyczny podczas rehabilitacji nogi. Pani Mariola nie miała pojęcia, że powodem jej dolegliwości jest zupełnie co innego. Rak nie boli, nie daje żadnych oznaków, żadnych, zerowych. Jak już jest bardzo późno, w zaawansowanym stadium, można wyczuć na przykład jakieś pulsowanie w brzuchu. Przy siedzeniu, podnoszeniu się, jakieś uciski. Kojarzone, mogą być też mylnie kojarzone na przykład z przepukliną. U lekarza pierwszego kontaktu pani Mariola usłyszała diagnozę przepukliny, jednak objawy nasilały się. Jednym z nich był powiększający się obwód brzucha. Z polecenia trafiła do profesora Nowosielskiego. Tu nastąpiła szybka diagnoza, rak jajnika. Najpierw założymy kamerę do brzucha, zobaczymy, czy jesteśmy w stanie usunąć całą chorobę. Jeśli jesteśmy w stanie usunąć całą chorobę, wtedy otworzymy brzuch dość szeroko, usuniemy jajniki, usuniemy jej wody, łzy, te wszystkie elementy, które są zajęte chorobą, usuniemy też macicę. Tak, radykalne działania są nieuniknione. Na rynku są jednak nowe leki, które zahamowują nawroty choroby. Jeśli usuniemy każde ognisko, a później podamy chemioterapię jako leczenie dodatkowe, uzupełniające, to wtedy mamy najwięcej szans na to, aby pacjentka normalnie funkcjonowała przez kilka najbliższych lat. Później włączamy jeszcze dodatkowe leczenie w postaci tabletek, to jest tak zwane leczenie podtrzymujące, olaparybem lub innymi inhibitorami. Dzięki temu wydłużamy jeszcze bardziej jakość, poprawiamy jakość życia pacjentek, które żyją naprawdę kilkanaście lat bez objawów choroby. Każdego roku rak jajnika wykrywany jest u kilku tysięcy Polek. Połowa z nich umiera, bo choroba jest już zbyt zaawansowana. To skutek nieregularnych badań. Najczęściej jednak coś się z tym jajnikiem dzieje. Pojawia się w nim jakaś przestrzeń, jakaś torbiel, jakaś nierówność, jakiś guz, jakaś taka zmiana, która zmienia jego obrys, wielkość, kształt. I my to po prostu jesteśmy w stanie wtedy zobaczyć. Najważniejsze jest to, żeby kobiety regularnie raz w roku były u ginekologa i regularnie raz w roku, żeby było wykonane USG dopochwowe. W rozpoznaniu choroby pomagają badania ginekologiczne, a także badania genetyczne. Natomiast w leczeniu pacjentek coraz częściej pomaga nowoczesna technologia i badania molekularne. Możemy trochę uszyć na miarę danej pacjentki terapię, czyli będziemy wiedzieć, że u tej pacjentki zadziała ten lek, a inny lek może zadziałać, ale w mniejszym stopniu. No i dzięki temu rozwijamy tak zwaną terapię spersonalizowaną, czyli dobieramy nie jedną terapię dla wszystkich, ale dla konkretnej pacjentki daną terapię. Na raka jajnika chorują kobiety w każdym wieku. Nawracające kilkanaście razy w miesiącu bóle brzucha, bóle krzyża, zaparcia, biegunki, wzdęcia, nudności powinny być alarmujące i powinny nakłonić do wykonania badań. Radą dla wszystkich młodych kobiet, szczególnie matek, które mają małe pociechy, badajcie się i to wystarczy.